Witamy widzów TAK TV. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Jerzy Robert Nowak. Pretekstem do naszej rozmowy o Węgrzech jest jego najnowsza dwutomowa praca Węgierska droga do zwycięstwa, opisująca sukces rządów Orbana i jak do tego doszło, że po prostu Węgry znalazły się w tak złej sytuacji, a potem Orban mógł je uzdrowić. I potem przejdziemy pana profesora, jeszcze poprosimy o kilka słów na temat bieżącej polityki i o grosie. Panie profesorze, dlaczego Orban jest tak znienawidzony przez środowiska lewicowe w Węgrzech, w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych? No wiadomo, po pierwsze, że uderzył w zyski koncernu, no ale lewicowe, to już, bo także różne lewicowe i konserwatywne, ściśle reprezentujące interesy koncernów i banków, to mają powody do nienawiści wobec niego, bo po pierwsze utrącił bardzo wielką część ich zysków i ciągle utrąca. Wprowadził taki podatek obrotowy. Tak, wszystkim opodatkował bardzo mocno banki. To był pierwszy taki podatek w Europie i najmocniejszy. Także banki na tym bardzo wiele straciły. Stanął po stronie frankowiczów w starciu z bankami. Tak, doprowadził do obowiązkowe przewalutowanie franków na forinta. Też i opierano się, jak niektóre banki groziły, że odejdą z Węgier, jakoś nie odeszły. Nie, jakoś gospodarka Węgier się nie załamała. Wręcz przeciwnie, nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy, którego został wyrzucony z Węgier, przyznał w maju tego roku, że polityka gospodarcza Orbana okazała się skuteczna. Opodatkował supermarkety i to nie tylko opodatkował, ale wyrzuca je na obrzeża miast kolejne. Tak, żeby mogła się rozwijać ta uderzył, drobna przedsiębiorczość rodzinna. W zyski koncernów zachodnich, które panowały nad energetyką węgierską. W ciągu 3 lat obniżył opłaty za gaz, prąd, ciepłownictwo o 25%, czyli to było mocne uderzenie. Uchwalił ustawę o ziemi, broniącą węgierskie ziemi przed sprzedażą cudzoziemcom 2 lata temu. Zwłaszcza Austria go za to napada, bo wszyscy, którzy zawarli te tajne umowy, na Węgrzech się to nazywa kieszeniowe, czy na tak zwane słupy, dostali termin oddania tego wszystkiego, bo inaczej grożą im wielkie kary. I jest takich rozstrzygnięć bardzo wiele, więc uderzenie w zyski. Natomiast lewica, no przede wszystkim to, że on głosi państwo narodowe, jest obrońcą wiary, zekwency, niemal wręcz misjonarzem wiary, bo jeździ, znając świetnie angielski, na kongresy katolików w Bilbao, w Madrycie. Świetne wystąpienia, jeszcze 3 tom przygotowuje w obronie patriotyzmu i wiary. Poza tym, no w sprawie uchodźców, czyli uchodźców, imigrantów, pierwszy, który postawił czyli się mocno. Płot postawił przeciwko tej armii inwazyjnej, która naciera. Choć go tak atakowano, teraz nawet ten premier Bawarii przyznał, że Orban miał rację, nie Merkel. Biskup katolicki chyba trochę zmienia teraz wydźwięk. Laszlo Kiszrygo stwierdził, że to inwazja na Węgry, a Orban powiedział, gdy apelowano, żeby współżył z muzułmanami. My już współżyliśmy 150 lat, niewola turecka od 1526 do 1686. W której rezultacie Węgry straciły ponad 2,5 razy ludności. Otóż mieli 4,5 miliona, tyle co Anglia w 1490 roku. Zostało im 2 miliony, no bo wywożono ich w jasyr tysiące, dziesiątki. I nie tylko z Kresów, jak u nas, a nawet ze stolicy Budy. No ale mówię, przede wszystkim jest absolutnym wrogiem takich lewicowców jak Cohn-Bendit, zajemnością, którego ciągle atakuje, jest ten rzecznikiem taki kumpel Adama Michnika, tak, dla niezorientowanych. Rzecznik i awanturnik 68 roku. Znany z opowieści też, temat seksu z dziećmi w przedszkolu. Że jest po prostu rzecznikiem państw narodowych,
rzecznikiem obrony wiary, chrześcijaństwa i tym, no a poza tym, ponieważ w konstytucji Węgier, nowej konstytucji, którą uchwalono po roku rządu Orbana, jest to konstytucja najbardziej chrześcijańska i patriotyczna w całej Europie, polecam bardzo tekst, ale w tej konstytucji zawarte zostało stwierdzenie o zbrodniczości partii komunistycznej, co oczywiście lewicy europejskiej całego świata nie odpowiada. Poza tym przewodzi w walce przeciwko GMO, to Węgry zdecydowanie, poza tym jest bardzo ostrym krytykiem czegoś, co u nas pani Kopacz w sposób fatalny dla polskich interesów poparła, otóż grozi TTIP, traktat między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. O tak zwanym wolnym handlu, no, który nic nie ma wspólnego z wolnym handlem. Ale który jest korzystny dla koncernów, które będą wygrywać procesy przeciwko państwu. Nawet o opodatkowanie banków, supermarketów. Może trochę to się im teraz załamało, bo jak wykryto te oszustwa Volkswagena i inne, także trochę to rzuciło się cieniem. Także, a przede wszystkim Orban wygrywa na Węgrzech i to 2/3 głosów miał w 2000 roku, w 2010 roku i w 2014 roku. Dzięki temu ogromnemu patriotyzmowi, który cechuje jego wystąpienia, odwoływaniem się do godności narodowej, dumy narodowej. Niestety u nas żaden polski polityk nie mówi nawet w jednej dziesiątej tyle. No, przynajmniej z tego mainstreamu. Tak, on On w każdym wystąpieniu to mówi, a ja muszę powiedzieć, że choć jestem Polakiem, oczywiście bardzo kibicującym Węgrom od 1956 roku, gdy zacząłem się uczyć węgierskiego jako 16-latek, to mimo, że jestem Polakiem, to jak słucham wystąpień Orbana, zwłaszcza w święto narodowe 15 marca czy 23 października, w rocznicę powstania węgierskiego, to muszę powiedzieć, że we mnie też się coś podnosi. On mówi z takim entuzjazmem, z taką emocją i kończy tak sportowym hasłem trochę. Hojra Modziororsa, Hojra Modziorok, naprzód Węgry, naprzód Węgrzy. Ale w ogóle no, w tym roku też od razu powoływał się, jak to prezydent Lincoln chwalił wodza węgierski wojny niepodległościowej, Kossutha. No on dodaje Węgrom dumy narodowej, a powiem wprost, że Węgrzy byli jeszcze bardziej zakompleksieni niż Polacy. Ich deptali jeszcze gorzej, bez porównania w czasach stalinizmu. Potem u nas jednak Gomułka niektóre rzeczy odwrócił, przynajmniej w stosunku do Niemców i tam, jeśli chodzi o patriotyzm. A tam na Węgrzech przy Kadarze, po stłumieniu powstania, to nawet tradycje tych walk przeciw Habsburgom były negowane, że zacofani Węgrzy. Jaka była rola na Węgrzech w instalacji ustroju komunistycznego, a potem późniejszym niszczeniu takiej tożsamości narodowej, także już po transformacji ustrojowej środowisk żydowskich? Oj, bardzo duża. Bez porównania większa niż w Polsce. Znaczy u nas wcale nie była taka mała. Przede wszystkim Węgrami w czasach stalinizmu rządziła taka klika Rakosiego, Matiasza Rakosiego, Rothka, pochodzenia żydowskiego, ale to była czwórka taka rządząca. Rakosi, Gere, Sidger, też żydowskiego pochodzenia, czołowy od bezpieki, szef w biurze politycznym, Forkosz, Wilk, notabene, był coś, miał okrutnik niebywały i Rywajczowy ideolog. Także tam nie było żadnego figuranta typu Bieruta, który oczywiście też był tylko marionetką, przykrywką dla Berbana, Minca i tym i Zambrowskiego, powiedzmy. No a poza tym bezpieka to była w całości opanowana przez tamtych. No może drobni pracownicy bezpieki, to byli nawet tacy hortystowcy, tacy czy okrutnicy, ale cała czołówka była żydowska. A po 1956 roku znów była taka sytuacja, że choć Kadar nie był, był raczej Słowakiem z pochodzenia, pamiętam, ale tam Węgrzy bojkotowali
absolutnie nową partię komunistyczną. Ona powstała od nowa, została rozwiązana w końcu października 56, w czasie powstania. I jest dość wymowne, że w partii komunistycznej, tej stalinowskiej do października 56 było 900 tysięcy członków, a po miesiącu jej tworzenia, tej nowej, w końcu listopada 56 było tylko 35 tysięcy. Dopiero pod koniec grudnia, po 2,5 miesiącach zyskała 100 tysięcy, a dopiero w maju 57 miała 350 tysięcy, już tam stanęło, już raczej się nie ruszało. Ale teraz to wchodził do partii. Otóż tacy typowi Węgrzy nie wchodzili do partii, bo bojkotowali ją, no bo jak stłumienie powstania przez czołgi i sowieckie i tak dalej. Natomiast wchodzili dużo chętniej Żydzi. No, z jednego względu. Bo tam w ogóle była bardzo duża społeczność żydowska po drugiej Była światowej, duża to. Społeczność, i w czasie wojny, mimo że Eichmann tam działał i wywiózł około 400 tysięcy Żydów, ale ocalali Żydzi budapeszteńscy. W Budapeszcie to jest taka oficjalna liczba, jest około 100 tysięcy Żydów. No i Budapeszt jest zawsze trochę tak na lewo od zdrowego uma. Tam no, wygrał Orban dopiero w tych wyborach 2010 roku, także w Budapeszcie zdecydowanie. Budapeszt był taki prokomunistyczny, proliberalny. Tam była partia liberalna siostrzana dla Unii Wolności i wspierana przez Michnika i Sorosza, Związek Wolnych Demokratów. To składała się głównie z mniejszości żydowskiej i na jej czele rządziły czerwone dynastie. To takie jak w Polsce. Tak, no między innymi jeden z przewodniczących, najdłuższy był Iwan Pete, syn takiego kata ubeckiego. Tomasz Bauer, bardzo znany ekonomista, syn takiego krytyka. A po transformacji ustrojowej te środowiska odnalazły się w dwóch partiach, tak? U komunistów i u postkomunistów i w partii liberalnej. Czyli SDS, tak? SDS, a postkomuniści to była MSP. I tu w 90. i współdziałały ze sobą. W 1994 roku, chociaż tamci najpierw liberałowie udawali opozycję, nawet starali się przelicytowywać. W stylu polskiej Unii Wolności, Unii Demokratycznej. Tak. No i była świetna współpraca. Michnik, Domski, tam w tej partii. Między polskimi lewakami. Mieli takie hasła radykalne, przelicytowali tą drugą partię patriotyczną tymi hasłami, jako głównie antykomuniści oskarżali ją o związki z komunistami, no to byli narodowi komuniści. I to się im załamało, kiedy Istvan Czurka, bardzo znany pisarz i polityk, w swoim piśmie Modior Forum w przerwie między jedną a drugą turą wyborów opublikował tekst Ojcowie i Dzieci, o tym pisze. I tam było wyliczane, że ci synowie przywódców partii założycieli Partii Izraela, że Kiszjanow, filozof marksista, usunięty z partii dlatego, że był bardziej na lewo od komunizmu, że synowie tych katów, tak jak Pete, Iwan i tak dalej. I potem pojawia się Fidesz. Ale jeszcze tu rola Sorosza, która była znacznie większa niż w Polsce. On tego, tam który działał, w Polsce finansuje fundację Batorego. Skala do wspaniałej nazwisko Batorego. Otóż tam Soros pojawił się już na początku lat 80. Czyli jeszcze za rządów komuny. Jego przewodnikiem był taki autor pamfletu antypolskiego, którego kiedyś obnażyłem, Szpiro Xowie. I miał świetne kontakty z głównym ideologiem przez kilkadziesiąt lat partii komunistycznej, Dzierdziem Acylem, Appelem, świetnie znającym się na kulturze. Już przed wojną grał rolę jakiegoś tam piątego anioła w sztuce żydowskiego pisarza Poppa. I on, Acyl, niezwykle cyniczny, Acyl Appel, to był inteligentny. Skrzyżowanie
Urbana Irakowskiego, on pilnował, żeby wymieść wszystkich patriotów z czasopism, nawet żeby portierka w Ministerstwie Kultury była odpowiedniego pochodzenia. I właśnie Acer poparł Sorosza, on założył tam fundację, w odróżnieniu od Polski, ujawniali wtedy stypendystów Sorosza, potem się już zrozumieli, że to był błąd, bo tak ludzie wiedzieli, kto gdzie był w Nowym Jorku i dużo. A ja muszę powiedzieć, że byłem nieraz zaskoczony, bo sparzyłem się na co najmniej 5-6 moich przyjaciołek węgierskich, którzy byli patriotami, bardzo wierzącymi, najczęściej kalwinistami. Soros... Jak pobyli rok na stypendium w Nowym Jorku, okazało się, że nagle byli... Po co tam je? Globalizm, uniwersalizm. Czyli Soros z komunistami współpracował w ostatniej dekadzie Węgier komunistycznych, wysyłając ludzi na szkolenia z Węgier na Zachód, gdzie im robiono takie liberalne pranie mózgu. No i tutaj, ale może jeszcze więcej. W 1994 roku, kiedy postkomuniści zwyciężyli w wyborach po różnych błędach, zresztą Antala, który odsunął Czurkę między innymi i tak dalej, który widział już zagrożenia dla Węgier w 1992 roku z tym memorandum, to komuniści zwyciężyli bardzo mocno, nie musieli mieć koalicjanta, ale właśnie Soros zmontował ich koalicję z liberałami, z tymi z SDS-u, która rządziła. 4 lata do 1998 roku, kiedy wygrał Orban i później po porażce Orbana w 2002 roku znów na wiele lat. I może dodam, że przelotnie stypendystą Sorosza był nawet Orban 4 miesiące, ale on wyjechał z Londynu, wrócił do działań Węgier i bardzo szybko poznał się na liberalizmie, a przede wszystkim na złodziejstwie liberalizmu i liberałowie przelicytowali komunistów. I Orban odrzucił przystąpienia do koalicji tej, którą chciał. Czy wiemy coś na temat tych, coś więcej na temat tych interesów, które komuniści, jeszcze ten rząd Kadara robili z Soroszem? Na czym polegały na czym polegała ta współpraca? Tu przede wszystkim nie jako Sorosza. Przede wszystkim tu Soros współdziałał z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. I tutaj trzeba podkreślić, że fundusz, negocjacje zaczęły się w 1981 roku. Węgrzy się bali, żeby tam nie wybuchła Solidarność. Był kryzys gospodarczy. Kadar po terrorze pierwszych lat, kiedy wieszano nawet bardzo młodych ludzi i tak dalej, to znaczy im pozwalano dorosnąć do 18 lat z 15, jak Mansfeld, który, żeby można było prawnie skazać pełnoletniego. I on potem wybrał na zasadzie Machiavella to, że najpierw trzeba maksymalny terror, a potem kupować naród. Tak, kupował, ten gulaszowy socjalizm. Tak, żeby nie mieszać się do polityki, a za to gospodarczo, może dorabiaj się, wszystko. Kupował naród bardzo długo, nawet w 70-tych latach zaciągnął pożyczki i okazało się, że jednak groził upadek. I wtedy w 81 roku i drugim zaczęły się rozmowy z funduszem. Fundusz był tam wiele lat dłużej niż w Polsce, bo do 82 roku opanował życie gospodarcze między innymi swymi wpływami. Przede wszystkim wyselekcjonował najwartościowsze kąski z tych gospodarczych różnych dziedzin i potem nadzorował wyprzedaż, transformację ostrojową za bezcen, za bezcen, mając świetne, doskonałe rozeznanie i z pomocą komunistów i liberałów. Ci liberałowie byli jeszcze bardziej służalczy, bo oni byli antynarodowi, ta partia SDS-u, antyreligijni. A tutaj mam taki bardzo ciekawy cytat, który Państwu chciałbym zacytować. Natomiast zaraz momencik, nieznana specyfika węgierskich słów. Momencik. Jest. O! Tu jest fakt z 1981 roku. To zacytowany w czasie rozmowy telewizyjnej Orbana z jego doradcą Filipem Rakajem parę lat temu. Na życzenie prezesa Węgierskiego Banku Narodowego
Spotkał się wówczas szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego z Janoszem Kadarem. Szef MFW powiedział Kadarowi, teraz bez nas Węgry zawalą się, będzie krach. Na to Kadar bez zmrużenia oka, jak opowiadają to świadkowie, odpowiedział tylko tyle, no cóż, zawsze służyliśmy potęgom, teraz zaczynając odtąd będziemy wam służyć. No i służyli, a dalej nieograniczone możliwości, żadna jurysdykcja węgierska, ale może jeszcze tylko powiem. Co jest różnicą, jeśli chodzi o Węgry i co innego jeszcze? Że tam na Węgrzech razem z Orbanem dominują ludzie, których by u nas potępiono jako oszołomów, tacy w stylu Janusza Szewczaka, czy tam Zara Mecha i inni. A w każdym razie patrioci, Laszlo Bogar, patrioci gospodarczy i tam ujawnia się maksymalnie wiele, wszystko o roli Funduszu Walutowego w okradzeniu Węgier, o roli Sorosza, który jest głównym wrogiem Orbana i który, jak filozof ten konserwatywny, słynny angielski Roger Scruton mówił, że to Soros dyryguje tą całą. No właśnie, chciałbym, żeby się pan odniósł do takiej tezy głoszonej między innymi przez pana Michalkiewicza, ale nie tylko, że to ten sukces Orbana poniekąd wynika z tego, że tutaj Zachód, ta międzynarodowa finansjera przesadziła, opanowując Węgry do tego stopnia, że nawet przedstawiciele tamtejszych służb specjalnych zostali wyautowani z tych interesów. I to jest podstawowa różnica między sytuacją na Węgrzech, a w Polsce, gdzie jednak te środowiska mają swój udział w tym obecnym podziale zysków i dlatego optują za obecną. Że służby oparły Orbana i nawet tam czasem Michalkiewicz sugeruje, że to było takim bardzo ważnym źródłem sukcesu. Ja bardzo lubię Stanisława Michalkiewicza, to ja go poleciłem do Radia Maryja, gdzie początkowo ojciec Rydzyk był nie bardzo, bo podkreśliłem, że to jednak jest różnica z Korwinem Mikke, na którego był uczulony. I mówię, ogromnie cenię jego publicystykę w bardzo wielu sprawach. Natomiast trochę tutaj za powierzchownie spojrzał na Węgry. To absolutnie służby specjalne nie odegrały tam specjalnej roli. Można to po prostu. Orban wygrał dzięki odwołaniu się do patriotyzmu, po prostu raz narodu, ale natomiast jedno, on reprezentował politykę szerokiego frontu, bardzo szerokiego frontu, zwłaszcza po 2002 te jego kręgi obywatelskie czy kluby obywatelskie, Polgar i Kerek. Tworzył je w każdym małym miasteczku, nawet przybywał nie jak po ogień na 20 minut, jak się zdarza naszym niektórym politykom, a na kilkugodzinne spotkanie, otwarta dyskusja, nie z kartek i tak dalej, a potem tworzył takie koło. I ta partia, jaka powstała potem, no Fidesz ma teraz 40 tysięcy członków, to jak 160 tysięcy na Polskę, porównujemy liczbę ludu. A ile miał w 2002 roku przed tą porażką? 5 tysięcy. Ale właśnie stała się to partia wielonurtowa i chrześcijańskie, i drobni rolnicy, i wszelkie. I czeskim główna zasada być patriotą. Ogromnie ostro mowa mówi się i sam oczywiście Orban o węgierskich targowiczaninach, czyli labancach, jakie tam jest określenie. Natomiast mówię, nie podziały, nie niuanse różne, w jakich u nas się zbyt często prawica kłóci. Kwestia też tego, że konstrukcja tej partii, to widać, jak niestety z przykładu Fideszu nie skorzystał PiS. No ja żałuję, ciągle akcentowałem, zresztą teraz ostatnio jak ratować. Sytuacja jest taka, że stary Fidesz, dzisiejszym Fideszie, to jest około 30% tam działaczy. I wszelkie organizacje społeczne lokalne były przyjmowane do nowego Fideszu. Była taka akcja rekrutacyjna otwarta. A w Polsce mamy PiS, mamy kluby Gazety Polskiej, które ludzie to jest taki fenomen po. Ale ilu jest klubów? 380. A na Węgrzech ile jest tych klubów obywatelskich? 12 tysięcy, w tym 2000 krajach sąsiednich. No bardzo poważna różnica. Jeszcze kwestia tego, że jak była katastrofa smoleńska, to bardzo dużo ludzi się garnęło. I można było wtedy, oczywiście. I napotykało to, co opisywał na przykład Rafał Siemkiewicz, zamknięte drzwi. Dobrze, to może dodam tu taką mam ilustrację. Pewien akurat bardzo dobry, dynamiczny poseł
PiSu z południa Polski, ale nie wymienię jego nazwiska, mógłby mu tu zaszkodzić, powiedział, że za dużo jest u nas, mówi, takich działaczy PiSu, którzy uważają, że jak jest 5 miejsc w Radzie Miejskiej, to po co 6 członek PiSu? No i to jest, było trochę to samo w Fideszu do 2002 roku. Duża część działaczy Fideszu zachowała się jak tłuste, stare, leniwe koty, które nie chciało się nawet łowić myszy. I Orban, to znów jego zasługa, zrobił ogromną reorientację partii, otwarcie maksymalne i po prostu ta partia wielonurtowa i to działa. A co ciekawsze przy tym, że otwarto się też na sporą ilość też członków, byłych członków partii komunistycznej, ale takich plebejskich i narodowych, którzy się rozczarowali maksymalnie do rządów czerwonych milionerów, typu, czy miliarderów, typu Dziurczania, aferzystów, a Orban z tymi jego atakiem na nierówności społeczne, ciągle podkreślaniem, potrzeba klasy średniej, umocnienia to są jego ten i uderzeniem w koncerny, bardzo do nich trafił. I teraz podam taki bardzo interesujący szczegół. W węgierskiej transformacji w 1989 roku ja pokazuję, jak ona była różna od Polski. Przede wszystkim wiele rzeczy było przemilczane. Przede wszystkim było przemilczane fakt, że już w 1988 roku, w maju, obalono Kadara faktycznie, posłano na grzybki, na emeryturę i grupę starców z nim, wszystko powyżej 70 lat. I Kadara zrobiono honorowym, a weszło do biura politycznego nawet paru autentycznych reformatorów, takich jak Fischbach, powiedzmy. Nie ta, u nas wygrali dzięki Gieremkowi, Michikowi, Jaruzelski, Kiszczek, cała ta gwardia Łotrów stanu wojennego. Natomiast na Węgrzech, no szczególnie fajną postacią jest Pozsgaj. To byli narodowi komuniści, ale autentyczni, przyczajeni, choć na przykład Pozsgaja usunięto z ministra kultury, ten Acyl, za patriotyzm. Potem to właśnie Pozsgaj wspierał to pierwszą tą partię, Węgierskie Forum Demokratyczne, dał im parasol ochronny już w 1987 roku. Ale został wybrany do biura politycznego i można powiedzieć, że on tam zadał śmiertelny cios partii komunistycznej jako członek biura. W styczniu, 28 stycznia 1989, powiedział w wywiadzie dla BBC, ja to potem powtórzałem, stał na Węgrzech, że w 1956 roku było powstanie narodowe. No to jak było powstanie narodowe, to znaczy, że Kadar, który przybył je tłumić na czołgu sowieckim, był zdrajcą. Zaczął się szum wielki, cały ten beton partyjny, ale to nie był już czas do wrzucenia Pozsgaja. I on właśnie bardzo forsował, był tam koniem trojańskim w dobrym z tego znaczeniu słowa w tej partii. Drugi sekretarz KC, Matthias Sziresz, który głosił już wtedy interesy narodowe i tak. I co jest ciekawe, obaj są w wspaniałej komitywie z Orbanem, Pozsgaj jest jego doradcą, Sziresz występuje na kongresach Fideszu i właśnie to przyciągnięcie takich osób, no na jeden taki przykład, jest taka, jest bardzo, Gażo Ferenc, bardzo znany socjolog lewicy, ikona lewicy, ale zawsze konsekwentnie piętnował nierówności, nawet już w czasach Kadara. I on zbuntował się przeciwko Dziurczaniemu, choć był w jego partii, w tej postkomunistycznej, w czasie rządów, ogromnie ostro krytykował. I co się parę lat temu, co nastąpiło, że Orban uhonorował go jednym z najwyższych odznaczeń i powiedział: prawicowe, plebejskie kierownictwo Fideszu chce uhonorować czołowego lewicowego obrońcę plebejskich tezów. Także to bardzo ważne. Czyli ale tam jest otwarcie, bardzo duże otwarcie Fideszu, które niewątpliwie PiS powinien naśladować. Tak. I to okazało się skuteczne. Ale jak już przeszło. Ale ja bym jednak cofnął się przeszłość. Była jeszcze jedna rzecz natomiast. U nas, nie wiem, ich ograbiono dużo mocniej. Jest węgierski film Jelenckiego i Sztwana, Chaboronem Zetelem, Wojna przeciwko narodowi, gdzie padają słowa, to kilkuczęściowy, że ograbiono ich na 270 miliardów dolarów. No mówię, fundusz walutowy, anglosaski kapitał, głównie Soros i jego ludzie,
i postkomuniści liberałowie wspierający to wszystko. I teraz, co jest, także Węgry zostały rozkradzione, ale od początku był nacisk tego kapitału anglosaskiego, inspirowany przez Sorosza. W pierwszych wyborach wiosną 1990 roku zdecydowanie wygrała jednak ta partia patriotyczna, Węgierskie Forum Demokratyczne Antala. Ale sam Antal, którego znam dobrze, byłem tam u niego, zresztą w domu i tak dalej, bo on był wdzięczny mi za obronę jego ojca, którego nazwano kiedyś faszystą, prawda? To sam Antal był niestety bardzo powolnym, trochę takim węgierskim, mazowieckim prawicy, zaryzykuję porównanie, i niestety za bardzo kompromisowym. Otóż przykład Orbana pokazuje, że nie wolno iść na, że wygrywa się, tylko wygrywa się radykalizm. Tak jak PiS przegrał kompromisami 2005-2007 roku, tymi wszystkimi Borusewiczami, Kaczmarkami, kto tam był, no, Kluzik-Rostkowską i Urbańskim, jakiego tego typu. To był ogromny. Antal poszedł też na kompromis niepotrzebny. Dlaczego? Był chory na raka, dowiedział się, i chciał przejść do historii jako Monstan. I tak się złożyło, że od razu po zwycięstwie z inicjatywy Sorosza przyjechała grupa 7 bankierów anglosaskich i zagroziła mu. Tu u nas to poza mną, ja wtedy w władzie napisałem, w 90. nikt o tym nie pisał, zagroziła mu, że jeśli nie pójdzie na kompromis z przegranymi liberałami, bo komuniści się wtedy nie liczyli, to wycofają pieniądze, dolary z banków i inne i ten. I on zawarł ten kompromis, choć mógł pójść, odwołać się do narodu i wszystko, ale nie był taką sobą. Ale mówię, jaki kompromis. Dano drugie stanowisko w kraju, dano Arpadowi Gęcowi, tłumaczowi literatury, pisarzowi. To mam jego książki z dedykacjami. Sam miałem złudzenia co do niego. Były więzień, skazany na dożywocie z tym, w 1958 roku, z tym, że jedna rzecz taka ciekawa. Wtedy, gdy wieszano powstańców, a tam ponad 400 osób, że on skazany na dożywocie dostał wspaniałą fuchę w więzieniu, tłumaczenie z angielskiego na węgierski i tym podobne. I otóż ten Gęc był zaprzyjaźniony nawet z Antalem, a potem okazał się marionetką w rękach innych sił i wszystko podkopywał. O tym u nas, ja napisałem teraz dużo więcej. No i zatrzymanie szefów, dotychczasowych szefów telewizji i radia liberalnych. I doszło do tego, że szef telewizji Lemer Honkicz zablokował przemówienie premiera w telewizji. Były i takie rzeczy. Natomiast Gęc... Tak zachowywała się właśnie ta koalicja postkomunistów Tak, a to ona później doszła w paru latach, ale sam Gęc jako prezydent blokował wszystko możliwe wobec Antala, zablokował lustrację i dekomunizację. No i doszło do tego, a to jest ładna scena, lubię ją oglądać, już chyba oglądałem z 8 razy, jest 23 października 1992 roku, kolejna rocznica powstania węgierskiego. Pan prezydent Gęc ma występować na podium, wystanąć na podium, ma wygłaszać przemówienie, a tu masa byłych powstańców, więźniów, zrobiła mu taką kocią muzykę i gwizdy, że on przerażony, oglądając z przyjemnością tą jego minę tchórza, ten uciekł tam w panice, ten nie wypowiedział ani jednego zdania. I teraz powszechnie podejrzenie wysuwano, że był agentem, został zwerbowany i ksywa Potkań Czur, to tak zobaczmy, tu Bolek, tu ten. I Czurka opowiadał kiedyś, bo on miał masę, setki ludzi na spotkaniach, to lubił taką zabawę, że wygłaszał publicznie: pan prezydent Arpad Gęc. A te setki osób wrzeszczało: Potkań, Potkań, Czur, Czur. No więc zobaczcie, tu w Polsce Bolek, wspierający lewą nogę, tam Gęc, który zablokował dekomunizację, ilustrację, były więzień, i jeszcze dodam Bułgarii,
pierwszy prezydent, ja to pisałem w czarnym leksykonie, opierany przez Michnika, ten, który były opozycjonista, który zablokował dekomunizację ustawy. Także coś tu był ten mechanizm. To jeszcze może jedna kwestia, która różni trochę Orbana od polskiej prawicy i którą polska prawica bardzo Orbanowi zarzuca. Mianowicie stosunki z Rosją. PiS, który bardzo chętnie odwoływał się do Orbana na początku swojej, jego właściwie kariery, bardzo krytykuje teraz. No już przestał trochę krytykować. Trochę tak. Wiosną zaczął. Ja ubolewam, że nie doszło do spotkania między Kaczyńskim a Orbanem, to podobno Węgrzy akurat nie melanowali wtedy. Natomiast właśnie jeśli chodzi o wtedy, to też były głosy bardzo. To znaczy, ja obawiam się, że Kaczyński nie ma najlepszych doradców, jeśli chodzi o sprawy węgierskie. Z innymi krytycznie oceniam Ujazdowskiego. Obawiam się, gdyby on został ministrem spraw zagranicznych, bo jest za bardzo mięczakowaty, budyniowaty, bym powiedział. Przypomnę, że to on razem z Ujazdowskim, razem z prezydentem Wrocławia Dutkiewiczem był za zmienieniem nazwy tej we Wrocławiu na Halę Stulecia przywrócenia pamięci zwycięstwa wojsk niemieckich, pruskich, nie tylko Napoleonem, nad księciem Józefem wtedy zginął. To jak on będzie bronił Polaków w sprawach tych polskich interesów w stosunkach z Niemcami, jak już takim się popisał. Otóż Ujazdowski należał do tych atakujących, było jeszcze paru, ale bardzo rzetelnie wystąpił między innymi Szczerski, muszę powiedzieć. On mówił o tych uwarunkowaniach, uzależnieniu węgierskiej ropy, Kuźmiuk, a poza tym przypominano wtedy, no świetny tekst Ziemkiewicza był akurat też na temat, że przecież to nie Węgrzy złamali solidarność krajów Unii, tylko Niemcy i Francja. Osławione Mistrale, gazociąg i tak dalej. Ale wizy nadano ogromny rozgłos, taki negatywny, że wizyta Putina była przed wizytą Orbana w Polsce, chyba po wizycie Merkel, to było dzień po dniu, tam różne wizyty. Natomiast miała ona głównie charakter gospodarczy. Nie była wcale nagłaśniana, w przeciwieństwie do czasów Dziurczania. Chodziło o gaz. Węgrzy, a przede wszystkim dodajmy, że Węgrzy przez całe te kilka lat, w których wyszli zwycięsko, byli blokowani maksymalnie, traktowani jak czarna owca w Unii. I w Unii przez Stany. Atakował ich Clinton, Clintonowa, Obama. Obama oskarżał o dyktaturę Orbana, jakoś dziwnie pogodził się z prawdziwą dyktaturą na Kubie, tak dalej. Ale przede wszystkim Orban uderzył w interesy amerykańskie, bo oni tam mieli dość nieuczciwe tam spółki. Ale ja wyliczam tu gdzieś w drugim tomie na paru stronach wrogów Orbana, mówiąc, że klasę polityka poznaje się po ilości jego wrogów. Pod tym względem Orban ma, tam jest dziesiątki osób, no nawet sekretarz generalny ONZ pouczał go, że ta konstytucja chrześcijańsko-patriotyczna to nie jest taka, tam ministrowie, kolejni politycy Unii, ministrowie niemieccy, francuscy, nawet chciano, o czym u nas znów nie pisano, obalić Orbana na przełomie 2011 i 2012 roku. Był już spisek z udziałem Sorosza, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, kilku komisarzy Unii, no i oczywiście od wewnątrz tej dywersji komunistycznej, jak chciano obalić gospodarczo, doprowadzić do całkowitego załamania forinta. I to się nie udało głównie dlatego, że wtedy, 18 stycznia 2012, zorganizowano wielki marsz poparcia dla Orbana. Prawie 500 tysięcy osób, tak? Prawie 2 miliony. Jakby to w Polsce, w Warszawie przeszło. Zresztą parokrotnie się powtórzyło jeszcze w 2012. Zobaczono, że Orban ma takie poparcie, że nie uda się go tak łatwo wyeliminować. Natomiast są na Węgrzech książki na ten temat, bestsellery, między innymi szefowej gabinetu
ministra gospodarki Matolczego, która wszystko opisuje, te kulisy spisku, bo wiele wyszło. Więc Orban, który początkowo był bardzo życzliwie nastawiony generalnie do Unii, teraz to mówi, no gdzieś tu mamy, między innymi te nie znieśliśmy w 56 i 90 roku, żeby nam dyktowano z Moskwy, teraz też nie pozwolimy, aby z Brukseli czy skądkolwiek ktokolwiek coś nam dyktował. No i tak, budujemy kraj, w którym ludzie pracują nie dla zysku obcokrajowców, kraj, gdzie to nie bankierzy i zagraniczni biurokraci mają mówić, jak mamy żyć. Unia powoli staje się taka jak alkohol, powiedział Orban. Inspiruje do wielkich rzeczy i przeszkadza w ich osiągnięciu. Ale w każdym razie tam nie ma złudzeń. Nawet w otoczeniu Orbana zaczęto mówić o możliwości wyjścia z Unii. No, czego chcą Jobbik, ale to oczywiście myślę, że raczej na to nie pójdą. Natomiast ważne jest, żeby dogadywali się z tymi innymi krajami, jak Słowacja, jak Czechy, nawet Rumunia teraz, która robi czystkę. Ale może dodam do panu do tego pytania, o to jest ważne. Więc to było porozumienie źle gospodarcze, tym bardziej, że na Węgrzech ciążyły fatalne umowy zawarte przez rządy postkomunistyczne. Na przykład między innymi mieli płacić za gaz nawet niezużyty. Z tego powodu należało się dla Rosji już 3 miliardy euro zadłużenia, co Rosja umorzyła z tej wizyty. Natomiast dostawcą gazu jest jedynie Rosja, tak samo jeśli chodzi o te części do elektrowni atomowej. Ale przy tym wszystkim Orban podtrzymuje sankcje wobec Rosji, to znaczy to wszystko, co inne kraje Unii Europejskiej. Natomiast co u nas przemilczano? Przemilczano, że to Orban ku wielkiej irytacji Putina wykupił, wymusił wykupienie wielkiej udziałów rosyjskich w koncernie MOL, bardzo to Putinowi się naftowy, tak. Koncern. Poza tym przez lata to właśnie Orban uchodził za głównego tutaj antyrosyjskiego, nawet w sprawie Gruzji, nawet bardziej niż Kaczyński. Przypomnijmy, że w 1989 roku on wtedy zabłysnął w skali międzynarodowej, kiedy powiedział jako pierwszy polityk Rosjanie do domu, żeby wojska układu się wynosiły z Węgier. Natomiast on próbował robić co można, żeby wydostać się z tej izolacji. Pierwsza jego wizyta była w Polsce. No i co? Proponował zresztą, że Polska odegrała rolę takiego niemal przywódcy. Do tego chciałem właśnie nawiązać, bo pan jest historykiem albo że cytat. Się... Tak, cytat. Dobrze, to cytat. Kiedy Lewica, wywiad dla Górnego i Frondy w 2009 roku, kiedy w lewicowej prasie węgierskiej czytam krytykę pod adresem Polski, że ma aspiracje, by na nowo stać się regionalną potęgą Europy Środkowej, to wtedy głośno mówię do...